A kuku, dzień dobry. Chciałbym wam tu wyczyścić trochę szyby, kurde, bo już jest... Już nic nie było widać przez nie. Pomału. Tak, dzisiaj jest piątek, piątunio, piąteczek. Jest godzina 14:48, 23 stopnie temperatury w Celsjuszach, nie w Fahrenheitach. I lecimy. Troszkę może tak wyżej, albo tak coś. Na przystanku po lewej jeszcze są jeszcze nieprzebudzeni. Chciałem się teraz porozbierać, bo kurczę, jestem tutaj ale nie do naga, nie tylko do podkoszulki, bo mi kurde tutaj ciepło strasznie, ale już się klimuje się, zaraz będzie chłodno. O, już się robi. O, to już lepiej. I tak, gdzie to lecimy w ogóle? No, wczoraj dopatrzyłem tam, kurczę, w tym projekcie, bo ten projekt w ogóle jest lekko zmieniony i wczoraj tam dopatrzyłem, że braknie tych rur. A więc lecę po rury. Czemu ja od razu więcej nie kupiłem? Raz, żeby mi to może do auta nie wlazło. To jest pierwsza sprawa, bo tam 25 to już dość grubo było. A druga sprawa była taka, że ja się liczyłem z tym, że w pewnych miejscach mi wyjdą metrowe. Ale dokładnie jeszcze tego nie wiedziałem, bo to się dopiero okazuje, jak się, wiecie, te kolanka połączy, to wszystko, ile to wychodzi i tak dalej, i tak dalej. No więc po połączeniu tego całego klamorstwa wyszło mi, że metrowe też idzie zabudować, więc lecimy po metrowe. Po drodze jeszcze, żeby nie było pustych przebiegów, chcę wskoczyć na chwilę do sklepu Norma, bo to jest, kurde, po jednym, by już mogli pomału wykosić po lewej stronie, nie? Po prawej wykosili, a po lewej co? Także zobaczymy, co oni tam będą mieli. No, kolanka jeszcze potrzebuje, nie wiem, 3-4 sztuki, może jakieś dwa dekle. Najchętniej bym tych deklów jeszcze nie kupował, bo jeszcze nie próbowałem w tych deklach wiercić. No, ale zobaczymy. Najwyżej się popielniczki z tego zrobi. Dobra, lecimy. Pogoda jest, widzicie, tak, kurde, to i tak jest dobrze, że nie padło. Zachmurzenie takie, kurde. Słońce się chciało przebić już tak troszkę, jak wczoraj, kurde, po południu. Tak troszkę tego, ale zaś jakoś tam chmurki, kurde, nie dają wyjść, kurde. Elegancko, tu musimy zwolnić, bo tu mamy 50. A oni sobie tu lubią z radarem stanąć czasem, tak. Lubią.
kropka słońce co chwila, kurde, te słońce zakrywo i to tak jest, ale nie będę wam o pogodzie gadać, bo to jest nudne. Także z moich obliczeń nie wiem, czy one są dobre. Potrzebuję tam, kurde, jeden dekiel, cztery kolanka chyba, jedna dwumetrowa rura, trzy rury metrowe. To jest też takie, kurcze, wiecie, te metrowe rury, one zaś wyglądają, dlatego ich ostatnio nie brałem. One wyglądają jakby z innego plastiku, takie trochę, kurde, inny odcień mają. To już jest to, co mnie, kurde, zaś... Jestem tym zniesmaczony. Jedźcie się już, kurde. Dobra. Cyk, fuch. Jedź, ojciec, jedź. Bo się, kurde, męcza strasznie, jak na ciebie patrzę. Gdzie jest moja zapalniczka? Takie głupoty pobudował. Jakieś tutaj. Te tu rzeźbią. Aha, wczoraj jak jeszcze jechałem, ale już tego nie nagrywałem, to jeszcze miałem okazję się wpakować w ciężki transport. Koparka wieźli taką grubaśno tam. No i to w tej drodze powrotnej to jeszcze było takie, wiecie, taka kulanina się. Tam piloty z przodu tego, gliny też jechały, tralalala, i to wiadomo, że kurde, ten pomalućku. Potem zdążyłem uciec w prawo w taką ulicę, mignąć boczkiem. Ledwie się tam mieścili, kurde, tą koparą. Dlatego uciekłem boczkiem, żeby przez te rondo się nie modlać. Bo jak oni takim czymś jadą przez te rondo, to wiecie, to dwie godziny trwa pieroństwo. Zanim to skręci, ta Dłużyca, ona po tym, tam skrytne te tylnie koła, nie? Bo to na pilota przecież leci. Ale... Oni to tam potem muszą wypoziomować jeszcze i to, i sio, i to wszystko takie, wiecie, 5 km na godzinę. Jeszcze się z busem spotkali, bus sprzeciwka jechał, to też jeszcze było cyrkus. Busiarz nie wiedział, co może ze sobą zrobić. I to taka robota, tu do tego sklepu Norma jada jeszcze. I zaraz zobaczymy, co ja tam kupił. Czy coś tam będzie. Dobra, tylko takie pieroństwo kupiłem za 3,99 taki dups. Było takie jedno miejsce, mieli ciekawe rzeczy. Nawet by tam człowiek coś może i kupił, wyszukał i kupił. No ale postawili mi ten widlak, kurde. A że na kluczyk był, to nie mogłem odjechać. Szlak by ich wszystkich trafił. W tych miejscach, gdzie najważniejsze rzeczy są, gdzie są takie ciekawe rzeczy i tak dalej, to oni człowiekowi widlak postawią. Normalne to nie jest. Oni mieli takie tarcze do pił.
ale też dużo zębów, a ja potrzebuję jedną taką tarczę, ale jak mam gdzieś tarczów nakupionych, tylko muszę je wykopać, bo mam tarczę. Teraz mi się przypomniało, że ja mam grubo tarcz, tylko nie wiem jakie średnice, bo kiedyś były takie, to kupowałem, kurde, jak no może nawet, którą podpasuje do tej piły na aku. Tak, o co będzie miała mniej zębów, żeby była, jak się wzdłuż tnie, nie? Ale to wszystko jest temat rozwojowy, na razie wszystko obcięte. Tam, gdzie fajne rzeczy, gdzie narzędzia, gdzie takie rzeczy, to kurde, widlak postawił i uciekł. Taki ten, wiecie, ta amajza, ta mrówka taka. I straciłem dużo czasu, kurde, przez to wszystko, bo jeszcze taka baba w masę tam stała, kurde, i się zastanawiała, kupić ta skarpetka, czy nie kupić. A to wszystko razem do kupy, tam niektóre rzeczy tam są, były nawet dość ciekawe, ale cen nie było. No jak nie ma cen, kurde, to ja nie, w ogóle nie ten. Nie polecam z każdą rzeczą do kasy się zapytać, jedź, ojciec, bo już, kurde, coś... Muszę szybko jeszcze wykurzyć i tego, bo z cigaretą tam tak wyjeżdża, to tak nie bardzo, kurde, jest. Ja się tak zastanawiam, czy tam z buta nie pocisnąć. Ja, ale to za dużo klamorów tam. Się stanę tak. A potem będziemy widzieć. Muszę wykurzyć najpierw. Cisnę tam do środka te rury w trombola i potem będziemy widzieć. Zaś się zaczyna cyrkus, kurde. Rura dostałem, dekle dostałem, ale i te krótkie trzy sztuki też dostałem, ale nie dostałem czego? Kolanek, kurde. Te co są, wiecie, 80, ile to tam jest? 90 stopni te takie, wiecie co ten. Były te inne, ale kurde, mnie to wkurza. O, coś tak. Były te inne, ale nie chcę aż tyle tych łączeń robić. Czym mniej łączeń, tym jest lepiej, kurde. 45 stopni były takie. Ja potrzebuję 90, tam 87 czy 8 to było takie, wiecie, prawie pod kątem prostym. Lecę do obika. Ostatnio tam widziałem, kurde, rury tak pomarańczowe może będą. I tak się, kurde, robi, widzicie? Miało być chwila, moment zakupić i działać. I tu się zaś okazuje, z tego się zaś robi straszna rzeźba. A ostatnio wykupiłem wszystkie, co tam mieli. I godałem im przy kasie, że kurczę, bo ja sobie przypuszczam, że będę potrzebował jeszcze. Wiedziałem, że jeszcze pora sztuk, jeden, dwa albo trzy. I tego. I godą, kurczę im, weźcie to wysztelujcie, żeby było, jak przyda. Nie ma. Ona mi godą, są wysztelt. Przyjdą za 20 lat. Druga sprawa jest taka, byłem tam w środku, w tym drugim, gdzie te inne rury mają, te szare i takie różne dupsy, nie? To mają tam z jakiejś innej firmy niebieskie i te szare też mają, ale wszystko tylko setki, 110 chyba to są. I koniec. I z 5 minut, kurde, zakupów, jedź już, zaraz będzie. No jedź już, kurde. Nauka jazdy to jest.
O Boże, jak on jedzie. Z 5 minut zakupów się robi zaś kurde wycieczka. Wiecie, mógłby sobie łyka tu wziąć, ale to potem człowiek jedzie, kurde, i z ludźmi goda, to kurde, w tych sklepach czy coś, to wiecie, to wali tym piwskim, powiedzą, pijok, pijok, kurde, tu się zaś baki korek robią, co to jest, ja pierdzielę, zajrzę się wpakował w trąba powietrzna. Prawie taki sklep z jakimiś takimi durnostojkami. Szło tam kupić sztuczną krew. Jakieś takie, wiecie, na tego, jak to się nazywa, chciałem powiedzieć, na Hollywood, na tym. Wiecie, na tym, co kurde się straszy na ten dzień. Co te arbuzy takie zębate. Ale ja też pierdziela. Nie arbuzy, tylko dynie ten. Zaraz mi się przypomni. Co się straszy, kurde, ludzi. Dobra, ale teraz żebyś mógł jechać. Za dużo na głowie, wiecie, to się wszystko, kurde, zaczyna mieszać. Co te za klamorstwo zaś tu postawili? Co to ma być? Brama brandenburska? Ja pierdzielę. Coraz gorzej, coraz gorzej. Pomarańczowe rury mają, kurde, w tym obiegu, mieli tam, ale nie wiem, czy kurde kolanka. Kolanka też powinni mieć, nie? Nie potrzebuję dużo, 4 sztuki, to jest w sumie do ogarnięcia. To się wszystko dopiero okazuje w praniu, ile ja kurde tego. Ja nawet nie wiedziałem, ile tych kolanek kupiłem, bo to wszystko tak zaklamocone, jedna skrzynka na drugi. Wczoraj jak żem to poskładał, to mi dopiero wyszło, co z tego tym. Normalnie to tak jest, wiecie, jedzie się przy okazji do innego sklepu, coś tego, to się to kupi ta reszta zawsze. No nie, żeby specjalnie po to jechać, nie? Czasu do czasu zaglądam do tego sklepu Norma, bo i tam mam i narzędzia, i to, i sio, różne takie rzeczy. To jest spożywczy, coś takiego, jak wiecie. Lidl i tego, ale narzędzia mają dużo lepsze, niektóre. Tańsze i lepsze. Jak w tych wszystkich, kurde, Lidlach i tych Aldikach i tak dalej. Lidl w Aldików to już wcale nie jeżdża. Mi się za dużo ludzi kręci przy tych kasach, przy tym wszystkim, to nie, to tam za dużo czasu tracę na to wszystko. Ale stoją zaś w korku bogato. Już wam tego nie pokazuję, możecie mi wierzyć. Elegancko stoją, kurde, na autobanie. Te rury też takie, kurde, walone tam mieli. Łapy, kurde, mu brudne. Ja te cały kurz powycierał, kurde, z tych rur. Wiecie, łapami i oklupałek im, zostawiałek im tam, kurde, ten kurz. No, no nie ma lekko, kurde. Ja mam nadzieję, że w obliku uwala te 4 kolanka, kurde, bo tak to... Zaś, kurde. Ja bym to chciał mieć, wiecie, już kurde, na tyle poskładane, żeby mu te otwory wiercić, kurde, w tych rurach. Wtedy się to mogę rozplanować i wiercić jak trzeba, kurde. Obi Wankinowi. Zaraz będziemy, kurde, widzieć. I jak myślicie? Wielkie G.
wszystko. No kurde, cztery kolanka mi brakuje. Oni tu mają tylko w obiku do rury do setki średnicy, ta 110 chyba to jest, czy ile tam. 125 w ogóle nie mają. Ja wtedy tego, wiecie, nie wszystkie nowo, tylko począłem. Pomarańczowe są? Są. Wszelak by to wszystko trafił. Dobra, nie wyda się kurde roz tego, rozdrabnią. Na razie jadę rzeźbić dalej, bo potem przyjdzie noc i zaś nic nie zrobię, kurde. Możecie to sobie wyobrazić. Zawsze coś musi brakować. Trzeba was jutro oczyścić. Kurde, ta kamera brudna. Pod mi się dziwicie, że ja nawet nie mam czasu się ogolić, jak ja jeżdżę, kurde, oby głupi za takimi pierdołami. Cztery kolanka. Się zacznie improwizacja, kurde. Co ja mu te kolanka, kurde, z rury wyginać? No gdzie ty wyjeżdżasz, kurde? Co za człowiek, kurde. Dobrze, byście tego nie wiedzieli. Wcześniej wiedział, to bym tego, wiecie o co chodzi, nie? To bym kupił w tych innych Bauhausach, jak tam jeździłem za tymi popierdółkami. Ale ja tego dokładnie jeszcze nie wiedział, co i jak i kiedy i czemu i na co, po co. Dobra, jadę robić dalej. Kroczek do przodu, a potem będziemy widzieć, co się do wymyśleć z tego. Obimo tylko do tego, do setki tam. 125 w ogóle nie mają. A o takich rzeczach jak 160 i tego to można całkowicie zapomnieć. Koszmar, co się dzieje, a będzie jeszcze gorzej. Wszystkiego zacznie brakować. Byłem tam oglądać w tym obiku przy okazji, jak już byłem, to patrzyłem na drewno. No bo listwy potrzebuję. I żeby to, wiecie, ładnie tam obcakać takie, kurde. Ale to jest inna historia, w ogóle inny projekt, ale... krzywe z tą, wiecie, spleśniałe, z tą pleśnią taką już w środku w tym drewnie, sękate jak pierun, krzywe i drogie, że głowa boli. To jeszcze też będzie cyrkus, kurde. Skąd ja to wytrzasnę? Na to mogłoby być z demobilu gdzieś coś, wiecie, coś, kurde, wybrane. Bo to przynajmniej, jak już coś było zamontowane gdzieś, coś tego, to jest przynajmniej dobrze wysuszone. I to od razu widać, czy to zgnite jest, czy nie. Ale to jest inno inkszość.
Dobra, zaraz widzimy się na ogródku.